Szanowni Państwo, dzisiaj gościmy u siebie chyba pierwszego gościa z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To jest pan Sebastian Wierzbicki. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Sebastian Wierzbicki, już teraz dyktuję, proszę mnie poprawiać, jeżeli oczywiście się mylę. Tak, urodzony w roku 1977, tak, socjolog po Uniwersytecie Warszawskim. Jest pan przewodniczącym Warszawskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w porządku. A od 2007 roku jest pan również wicedyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego, tak jest, Warszawy. Jest pan także wiceprzewodniczącym Rady Miasta Stołecznego Warszawy i mandat ma już pan drugą kadencję. Tak, tak jest. Czyli na razie wszystko w porządku. I powiem jeszcze o panu tak, że jest pan oczywiście kandydatem i mamy tu pana jako pierwszego. Może uda nam się zgromadzić innych kandydatów, ale to jest jakby zupełnie inna kwestia. Na te spotkania kandydatem na prezydenta Warszawy, tak, przedstawionym przez pana Leszka Millera. No i powiem na koniec takiego życia bardziej prywatnego, co mi się udało oczywiście uzyskać, że w życiu współczesnym jest pan miłośnikiem Pragi Warszawskiej. To będzie jedno moje pytanie w związku z tym. A także miłośnikiem historii współczesnej i militarnej. Ja sobie zawarowałem teraz zadanie tylko jednego pytania, bo wiem, że jest pan miłośnikiem Pragi. Pytanie może nie być łatwe, ale okej, niech będzie. Ponieważ jest pan miłośnikiem Pragi, to co pan sądzi o pomniku Braterstwa Armii Polsko-Radzieckiej naprzeciwko Dworca Wileńskiego w Warszawie, czy tego Centrum Wileńska, którego tam teraz oczywiście nie ma? Pytanie, czy się ma pojawić, a jeżeli ma się pojawić, to dlaczego, albo dlaczego ma się nie pojawić? Dobrze, to już odpowiadam. Oczywiście pomnik ma się pojawić z kilku powodów. Pierwszy, może taki najprostszy, no to jest element architektury praskiej, od lat kojarzący z Pragą. Tak samo jak mamy miśki na Pradze, tak samo jest ten pomnik, przy którym zawsze wszyscy się umawiali, spotykali, to taki punkt orientacyjny i rzeczywiście element krajobrazu praskiego. Kolejna rzecz, ja jestem przeciwnikiem niszczenia jakichkolwiek pomników, bo historię jaką mieliśmy, taką mamy, taką mieliśmy, jej nie zmienimy. I czy komuś się podoba, czy nie, świadectwa tamtej epoki powinny pozostać na ulicy. Tym bardziej, że chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest pomnik jakiś tam polityczny, wbrew temu, co prawica próbuje nam wmówić, to jest pomnik braterstwa żołnierzy i polskich, i radzieckich. Na tym pomniku są polscy żołnierze w rogatywkach, z orzełkami na czapkach, którzy wyzwalali ten kraj, którzy wyzwalali to miasto. I oni w większości, młodzi ludzie, 17-18-letni, oni w ogóle nie zajmowali się wielką polityką, oni szli ze wschodu, bo tak wyszło, tak? Szli ze wschodu, przelewali krew za ten kraj, bez względu na to, czy to byli Polacy, czy to byli Rosjanie. I to nie jest ich wina, że oni wyzwolili Polskę wcześniej niż ich koledzy z zachodu. Dlatego ten pomnik powinien tam powrócić. On już jest odrestaurowany, bo chciałbym wam zwrócić też uwagę, że środki na restaurację tego pomnika i przesunięcie go, bo on powinien być kilkadziesiąt metrów przesunięty, pochodzą również ze środków unijnych w ramach projektu budowy drugiej linii metra. To jest element krajobrazu, który tam ma się znaleźć. Mówię, pomnik jest odremontowany, czeka, mam nadzieję, że Kondagrom Kiewicz-Bart przed wyborami nie będzie się go bała przywrócić, bo bez wątpienia ta sprawa wzbudza kontrowersję. Tak? Tak, to może ja zacznę pierwsze pytanie. Gdyby pan kandyduje na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, jaki pan ma pomysł, żeby przyciągnąć turystów do Warszawy i co sprawia, że turyści zagraniczni najczęściej chętnie wybierają Kraków czy Gdańsk i jak można to zmienić? Przede wszystkim się na początku chcę powiedzieć, że tak, Warszawa się zmienia i to widać gołym okiem, natomiast my jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, ja osobiście chcemy, żeby się zmieniała szybciej, lepiej i przede wszystkim nie kosztem mieszkańców. Bo dzisiaj tak to się niestety dzieje. Władze miasta wszelkie pomysły, wszelkie nowe inwestycje finansują z kieszeni warszawiaków, sięgając do ich portfeli, natomiast nie w ogóle zajmują się pozyskiwaniem źródeł zewnętrznych. Takimi źródłami zewnętrznymi są zarówno inwestorzy, których inne miasta ściągają, ale jak również właśnie turyści, o których tutaj mowa. Turyści, których próbowaliśmy ściągnąć na Euro 2012, które, no jeżeli chodzi o organizacyjnie, już rzeczywiście wyszło, natomiast no, fala turystów, której się spodziewaliśmy, nie była tak duża, jak i Hanna Gąkiewicz-Walc i władze miasta oczekiwały i to trzeba zmienić, tak? Po pierwsze, musi to być miasto przyjazne i atrakcyjne dla turystów. Po pierwsze,
komunikacja, która nawet jeżeli jest rozwinięta, musi być czytelna, dobrze oznakowana. Tak samo cały czas jest problem z jakąkolwiek taką spójną mapą tych wszystkich miejsc, które warto w Warszawie odwiedzić. Wiele rzeczy, które się dzieją, porozrzucane po różnych dzielnicach miasta, no nie jest ze sobą połączone, nie ma spójnej jakiejś koncepcji wykorzystania tego, tych wszystkich atutów do promocji miasta. Jak dzisiaj byśmy zapytali turystów, z czym im się Warszawa kojarzy, no to im się kojarzy albo z Pałacem Kultury, albo jeszcze z Syrenką. Tak, tak jak kiedyś pamiętam, przez całe lata, jak ja byłem w wieku szkolnym, przyjeżdżało się, z całego kraju przyjeżdżały wycieczki, Zamek Królewski i Syrenka, stałe punkty programu, to tak dzisiaj, tak de facto władze miasta no nie proponują żadnych takich punktów, które byłyby dla turystów atrakcyjne i dla których mieliby to Warszawę przyjeżdżać. A co by pan zrobił, żeby przyciągnąć turystów? Przede wszystkim trzeba przemodelować sam sposób zarządzania tym miastem, bo dzisiaj jest to ogromna machina biurokratyczna, taka troszeczkę oderwana od rzeczywistości, od tego, co się dzieje na ulicy i czego jest potrzeba. Więc moim jednym z głównych zadań będzie reorganizacja Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jako takiego i przestawienie urzędników na zupełnie inne tory swojej działalności. To nie jest tak, że my jesteśmy dla urzędników, tylko urzędnicy są dla nas, są dla turystów. Więc ja będę oczekiwał, że pojawią się nowi ludzie, którzy pokażą koncepcję rozwoju, kultury tego miasta, którzy nie dopuszczą do takiej karygodnej sytuacji, jaka miała miejsce, że Warszawa przegrała zmagania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i wiele innych rzeczy. No, dotychczasowa dyrektor biura promocji, która straciła swoje stanowisko, całe biuro zostało rozwiązane, no, miała kilka głośnych pomysłów, natomiast no, najbardziej nam się chyba wszystkim kojarzy z tego filmu reklamującego Warszawę poprzez tego pana, który ganiał warszawiankę po ulicach Warszawy, bardzo, bardzo modnego na YouTube. Dlatego no, trzeba zastanowić się, które zabytki warto pokazać, trzeba stworzyć bazę hotelową, trzeba to wszystko powiązać w jedną spójną całość również z systemem komunikacyjnym miasta. I wtedy ci ludzie będą przyjeżdżali. Jeżeli oni będą widzieli, że my chcemy, żeby oni do nas przyjeżdżali, to będą to robili i będą tu zostawiali pieniądze, które powinny być następnie w całości inwestowane właśnie na rozwój sektora turystycznego. Wspomniał pan o rozrośniętej machinie biurokratycznej. Teraz pytanie, czy zamierza pan przeprowadzić redukcję w tej machinie biurokratycznej, czy tylko przemodelować urzędy i zmienić nastawienie urzędników? Czy pierwszą podstawową rzeczą, o której musimy wszyscy pamiętać, to to, że samorządy dostają coraz więcej zadań. Te zadania wynikają przede wszystkim ze środków unijnych i różnych z programów unijnych, które są realizowane. Nowe zadania narzucane samorządom przez Skarb Państwa powodują, że część zadań, które do tej pory realizowały służby na przykład wojewody, no teraz przechodzą w ręce samorządów. Więc to też nie jest tak, że ta biurokracja i ci urzędnicy przyrastają tylko dlatego, że trzeba tam kogoś pozatrudniać. Natomiast niewątpliwie są biura, w których są przerosty zatrudnienia, a z drugiej strony są te, w których tych pracowników jest za mało. Ja chciałbym przede wszystkim jednego, że jeżeli petent przychodzi do urzędu, to jego sprawa była prowadzona profesjonalnie, żeby pani czy pan, który go przyjmie, witali go z uśmiechem na twarzy, a nie jakiegoś natręta. Chciałbym, żeby przede wszystkim, żeby wszystkie decyzje wydawane przez urzędników, jakiekolwiek pozwolenia na budowę, warunki zawodowe, bo to są te decyzje, na które się czeka w Warszawie miesiącami, a nawet latami, podczas gdy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego jest na to maksymalnie 60 dni, były wydawane w terminie. Więc na pewno przyjrzę się działalności biur urzędu i ci, urzędnicy, którzy nie będą w stanie przestawić się na nowy sposób funkcjonowania, no będą musieli z pracą się pożegnać. Ja oprócz doświadczenia w administracji, bo pracowałem i w samorządzie, i w administracji rządowej, byłem doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji, dwóch właściwie, miałem też doświadczenie w pracy bycia menedżerem w dużej firmie prywatnej.
I naprawdę sposób funkcjonowania i pracy w prywatnych firmach, gdzie liczy się każdą złotówkę, gdzie decyzje trzeba podejmować szybko, bo konkurencja tylko czeka na to, że na nasze potknięcie, gdzie decyzje trzeba podejmować szybko, konkretnie, bez zbędnej zwłoki, kiedy klient to rzeczywiście jest nasz pan, no to jest takie doświadczenie, że ja gdzieś tam rzuciłem w wywiadzie z jakimś dziennikarzem, że życzyłbym sobie, żeby każdy urzędnik przechodził co najmniej półroczną praktykę w prywatnej firmie, bo tam by się nauczył po prostu szanować czas petentów, szanować pieniądze, szanować wszystko. Następne pytanie. Była głośna sprawa w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, pomysł na kartę warszawiaka. I co pan sądzi o tym pomyśle? Tych pomysłów odnośnie kart warszawiaka, kart młodego warszawiaka, kart seniora jest bardzo dużo. Jest tego już tak dużo, że chyba mało kto w ogóle orientuje się, do czego ta karta warszawiaka uprawnia. Natomiast słuchajcie, nie wiem czy wiecie, tu nie ma rozwiązanych tak prostych problemów, jak chociażby karty do biblioteki. W Warszawie jest 18 bibliotek dzielnicowych, bo taka jest struktura. 18 bibliotek dzielnicowych pod jednym burmistrzem, które mają swoje filie. I do każdej z tych bibliotek musicie mieć oddzielną kartę. Czyli tak de facto, żeby sobie wypożyczać książki w tej Warszawie, to w portfelu trzeba mieć 18 kart bibliotecznych. No to jest chore i wszelkiego rodzaju karta warszawiaka, karta miejska powinna przede wszystkim ujednolicać pewne rzeczy i wprowadzać takie oczywiste rozwiązania, bo mówię, co z tego, że karta warszawiaka polega na tym, że ci, co płacą podatki w Warszawie, kupują bilet miesięczny 5 czy 10 zł taniej. Oczywiście jakaś oszczędność to jest, natomiast to powinno być rozwiązanie takie, jak chociażby stosują prywatne firmy, gdzie mamy te karty, które upoważniają na siłownię, do klubu takiego, do takiego i tak dalej. Tam można to wszystko zrobić, w Warszawie nie można, bo instytucje miejskie nie potrafią się między sobą dogadać, czy do ośrodka sportu na basen dać rabat, czy nie dać rabatu, czy do teatrów miejskich dać rabaty i tak dalej. Czyli popierałby pan tą kartę, gdyby była bardziej rozwinięta? Nie, tą kartę trzeba po prostu uprościć, maksymalnie uprościć jej zasady, żeby każdy wiedział, do czego ona uprawnia i żeby ona ułatwiała życie, bo mówię, podejrzewam, że w przypadku nawet tych bibliotek, no to dla ludzi zwykłych, takich, którzy korzystają z bibliotek, no to fajniejszą rzeczą byłoby to, że mają tą kartę warszawiaka, czy tą zsynchronizowaną z kartą miejską, która uprawnia im do wszystkich, niż noszenie kilkunastu różnych tych kartek. Nie mówię już w ogóle o takich rozwiązaniach, gdzie wszędzie na świecie funkcjonują, że wypożyczacie książkę na Ursynowie, a oddajecie ją w bibliotece na Bielanach, tak? I ona sobie wraca. No. Kartę warszawiaka możemy uznać za część czegoś, co możemy nazwać walką samorządów o podatnika. Mhm. I czy według pana samorządy powinny się dalej angażować w taką politykę? Powiem tak. Po pierwsze, ja zawsze wypominałem władzom miasta, że zbyt mało przykładają się do tego, żeby osoby mieszkające w Warszawie płaciły tutaj podatki. Bo w wielu dzielnicach, Ursynów, ale również Białęka, mieszkają dziesiątki tysięcy mieszkańców, na co dzień mieszkają, tam żyją, pracują i tak dalej, którzy tych podatków w Warszawie nie płacą i na pewno trzeba ich do tego zmusić i karta warszawiaka była takim pomysłem, zresztą pomysłem przedreferendalnym, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, żeby tych warszawiaków do tego przekonać. Natomiast z drugiej strony, patrząc teraz jak to funkcjonuje, no są też głosy osób, które na co dzień mieszkają pod Warszawą. Codziennie do Warszawy, nie wiem czy wiecie, przyjeżdża 500 000 osób, które przyjeżdżają tutaj tylko do pracy, tak? I oni sobie mieszkają w takim Radomiu, tam też korzystają z infrastruktury, więc oni chcą tam płacić podatki. Natomiast przyjeżdżają do Warszawy i pracując w firmach, wypracowują zysk dla tych firm, a te firmy z kolei płacą podatki w Warszawie, więc też w jakiś sposób tym wszystkim partycypują. Dlatego zachęcając mieszkańców tych nas, którzy żyją tutaj na stałe, do płacenia podatków, no trzeba mieć z tyłu głowy właśnie te osoby, które wpływają na rozwój Warszawy, natomiast no, mieszkają gdzie indziej. Także no, to na pewno trzeba wypośrodkować i ja bym był chyba przeciwnikiem takich drastycznych rozwiązań, że ci, co mieszkają i płacą podatki w Warszawie, to mają milion atrakcji, a ci wszyscy, którzy mieszkają pod Warszawą i tam ich samorządów nie stać na kina, na teatry czy na baseny, mają być w Warszawie od wszystkiego odcięci, bo to jest dla nich krzywdzące. Pytanie a propos
miejsc parkingowych w centrum. Mhm. Jak rozwiązał pan ten problem, gdyż w europejskich stolicach, w europejskich miastach najczęściej są parkingi podziemne w centrach. W Warszawie tego nie ma. Tak, na tak dużą skalę. Jest taki parking duży na przykład przy Politechnice, ale nie ma tak dużo tych parkingów i ludzie potrafią się tłuc, objeżdżać jakiś fragment miasta, żeby znaleźć jedno miejsce parkingowe. Znam ten ból. Zna pan ten ból, to jak by pan to rozwiązał? Słuchajcie, po pierwsze, jak się przyjrzy plany wieloletnie, takie plany rozwoju miasta, no to te parkingi są rozpisane. Parking powinien być pod placem Konstytucji, parkingi są przygotowane przy Rotundzie, pod placem Wilsona i w wielu jakichś takich kluczowych miastach. Tylko one nie są budowane. Dlaczego nie są budowane? No bo władze miasta obecne uznały, że no są inne priorytety i te środki przeznaczają na inne cele, natomiast nie realizują jednej podstawowej rzeczy, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego, bo właśnie w takim systemie te parkingi mogłyby być budowane i cały koszt nie ponosił, koszt tej inwestycji nie ponosiłby budżet miasta, tylko prywatny inwestor, który korzystając z wieloletnich umów dzierżaw, by sobie potem to odpracowywał. Tymczasem polityka władz miasta jest taka, że po pierwsze, podnieśmy opłaty za parkowanie. Dzisiaj te opłaty są maksymalne dopuszczone ustawą, natomiast wiem, że Hanna Gronkiewicz-Waltz jest w tej grupie osób, która lobbuje za tym, żeby te opłaty były jeszcze wyższe, co jest błędem, bo zwiększenie opłat za parkowanie nie udrażnia ruchu w centrum. To jest przeanalizowane na przykładzie wielu europejskich stolic. Takim rozwiązaniem, które ten ruch w centrum ogranicza, jest już prędzej wprowadzenie opłat za wjazd do ścisłego centrum. Natomiast tak, podnieść opłaty za parkowanie plus stawiać słupki, bo dzisiaj cała Warszawa jest osłupkowana, że nawet jak mamy chodnik 7-metrowy, gdzie śmiało ten samochód może stanąć i jeszcze zostaje 5 metrów dla pieszych, no to są stawiane słupki i do tego jeszcze dochodzi Straż Miejska, która jako główne swoje zadanie przyjęła właśnie ganianie kierowców, jak tylko na 5 minut się zostawi samochód. Sam miałem taki przykład, jechałem, słuchajcie, do lekarza, bo 5 minut stał samochód, wychodzenie ma odholowany, tak? Co się okazało? Jeździł holownik na Pradze Północ, przy zamkniętej ulicy, bo tam zarzucali, że cię można było parkować. Teraz na czas remontu tylko postawili znak. Jeździł samochód takim kwartałem, 500 metrów miał trasę, takie kółko cały czas. Jechał holownik i żeby było szybciej, bo zazwyczaj to nie muszą wsypać Straż Miejską, to żeby nie było, więc był oddelegowany strażnik miejski do tego, więc od razu zobaczyli na lawetę i tak dalej. I 500 zł, i 500 zł, i 500 zł. Więc trzeba budować się parkingi w tym systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, jeżeli miasto nie ma na to pieniędzy. I na pewno, jeżeli tych miejsc się nie przyszykowało, no to nie ganiać warszawiaków, bo to nie jest ich wina, że nie mają gdzie tego samochodu postawić, a też muszą dotrzeć do pracy, na uczenie, do lekarza. Ceny biletów komunikacji miejskiej rosną już od jakiegoś czasu, dochodzą do poziomów, moim zdaniem, wręcz horrendalnych. Mm-hmm. Teraz pytanie, czy widzi pan jakąkolwiek szansę na obniżenie tych cen bez obniżania jakości komunikacji miejskiej? Oczywiście, że tak. My jako Sojusz Lewicy Demokratycznej chyba mamy jednych z najlepszych ekspertów w tej chwili, zewnętrznych ekspertów od komunikacji miejskiej, ekspertów, z których korzystają nie tylko inne miasta kraje w Polsce, ale również za granicą. To są wykładowcy ze Szkoły Głównej Handlowej, eksperci pracujący w Intercity i wielu tego typu spółkach i my z tych ich rad korzystamy. Więc tak, bilety w Warszawie są za drogie. I to jest tak, że ja nie przyjmuję argumentów Hanny Gronkiewicz-Waltz, która mówi, że tylko 30% kosztów komunikacji miejskiej pokrywanych jest z biletów, tak? Że pozostałe 70% dopłaca miasto ze swojego budżetu. Bo te proporcje można zmienić. Przede wszystkim tak, swego czasu mocno inwestowano w ten tabor i fajnie, no mamy tam kilkaset nowych tramwajów, mamy nowe autobusy. Tylko trzeba sobie zastanowić, czy po pierwsze tak, było potrzeba aż tyle tych nowych autobusów wymieniać po to, żeby zaraz tym obciążać warszawiaków poprzez podwyżki biletów tych komunikacji miejskich. Po drugie, czy te autobusy są należycie wykorzystane, bo nie są należycie wykorzystywane na trasach.
non-stop zmieniane są trasy autobusów. Autobus, który, nie wiem, koło mnie 509, który całe życie jeździł z Białołęki przez Pragę na Śródmieście, teraz nagle jeździ zupełnie na Gocław. Tramwaj, który całe życie jeździł, wiedziałem, że jedzie do centrum, to jak kiedyś mi się zdarzyło, że wsiadłem i pojechałem, czytając coś, to się budzę i w ogóle nie wiedziałem, gdzie jestem w pierwszej chwili, bo on gdzieś skręcił. Dlatego to są takie proste rzeczy, które denerwują warszawiaków. Te trasy są pocięte, bo dzisiaj jest koncepcja w mieście taka, że te odcinki przejazdów autobusów muszą być krótkie, za to, żeby się dostać w określone miejsce, trzeba się przesiadać kilkakrotnie często. To powoduje, że trasę, której do tej pory jeden autobus jakby zapewniał, który sobie jechał rzeczywiście przez te pół Warszawy, ale jechał w nim jeden kierowca, tak? To teraz jeździ tam cztery autobusy, które obsługuje czterech kierowców. No i na koniec Zarząd Transportu Miejskiego, czyli ta miejska instytucja, która jest odpowiedzialna za to, jakie autobusy jeżdżą, według jakich tras, w jakich godzinach. No, przerost zatrudnienia, który tam jest, to jest po prostu jakaś masakra. Tam zatrudnienie wzrosło chyba na przestrzeni kilku lat, nie wiem, 500%. To już jest taka duża instytucja, która pochłania miliony złotych na same wynagrodzenie. Także transport miejski, po pierwsze, trzeba wykorzystywać lepiej. Druga rzecz, trzeba wykorzystywać i pozyskiwać środki z infrastruktury tej komunikacyjnej, chociażby najprostszy numer. No, w Warszawie naprawdę nie jest potrzebna pętla autobusowa w centrum stolicy, którą tą pętlę tak de facto można przenieść do jednej, nie pętla, tylko no, zajezdnia, którą można gdzieś przenieść na koniec Warszawy, a ten teren sprzedać i chociażby te środki pozwolą na inwestycję taką w komunikację miejską, że nie trzeba będzie sięgać do kieszeni Warszawy. Pytanie ostatnie nasze dotyczące Warszawy. Ale to mamy inne pytania. Mieszkamy na Ursynowie, większość z nas przynajmniej mieszka na Ursynowie. Duża część osób siedzących też na tej sali musi codziennie dojeżdżać z Piaseczna i z okolicznych wsi miejscowości. I odkąd wybudowano trasę S2 do Puławskiej, to Puławską nie da się jeździć po południu, bo tam się stoi, tam się nie jedzie, tam się stoi. I jaki SLD i pan jako kandydat na prezydenta Warszawy ma pomysł na odkorkowanie takiej ulicy jak Puławskiej? Jest wiele takich wylotówek, ja nie wiem, ja znam sytuację tylko z Puławskiej, ale wiem, że też jak się idzie na Łomianki, tam też są korki straszne, ale podaję ten przykład jako, że jest najbliżej. Co trzeba pamiętać przede wszystkim, że te duże inwestycje drogowe realizowane są nie przez miasto Warszawy, tylko przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, bo to jest instytucja, która tymi dużymi drogami zarządza. I to po stronie państwa polskiego leży to, żeby z miast, bo co z tego, że my właśnie w miastach poremontujemy ulice, czy pobudujemy nowe, jeżeli z tych miast nie można wyjechać, bo mamy zakorkowany wyjazd na Marki, na Łomianki, na Piaseczną, Raszynie nie wspomnąć, i Jankach. I nie da się tego poprawić, jeżeli nie będą wprowadzane obwodnice tych właśnie miast, które znajdują się na wylotach, tak, żeby z tych wylotówek wyjeżdżać i omijać chociażby ten Raszyn, tak, Janki, po to, żeby no nie stać w korku razem z tymi mieszkańcami, którzy dojeżdżają tamtędy do prac. Kolejna rzecz, która jest do zrobienia i ja się dziwię, że nie jest to wprowadzone w Polsce, to jest zmiana pasów ruchu. Znaczy w wielu miejscach na świecie jest tak, że jeżeli mamy trzy pasy ruchu w jedną stronę, tak, trzy pasy w drugą, no to w godzinach szczytu, kiedy na przykład wszyscy wjeżdżają do miasta, no to są dwa, przeznacza się dwa pasy, tak, czy trzy pasy, czy cztery umowne, do zmiennego ruchu. Czyli rano on jest, w tą stronę jedziemy, tak, z pięcioma pasami, jednym wyjeżdżamy z miasta, po południu na odwrót. Pięć pasów mamy do wyjazdu z miasta, jeden do wjazdu. No takie rozwiązania, no mówię, no, w Australii, do New Yorku są stosowane, no i to nie wymagają jakichś tam ogromnych nakładów, bo to można przecież, mówię, wyznaczyć, że dwa pasy są na stałe do tych kierunków jazdy, a wiemy, że dwa są tylko na przemian, że w tych godzinach to będą czynne w tamtą stronę, a w innych godzinach w drugą stronę. To wymaga zamontowania tylko sygnalizacji świetlnej dodatkowej i oznaczeń i myślę, że kierowcy by się do tego przyzwyczaili. Prosty, tani mechanizm. Nie wiem, czemu Anna Gokiewicz walczy i z tego nie korzysta. Przejdźmy do spraw krajowych.
A może oni mają jakieś pytania? A mają? Właśnie Warszawy oczywiście. A ja wierzę w ludzi. No to chyba... Skręcą się. No to pytaj, chłopak. Przejdźmy w takim razie do spraw krajowych. Ostatnio OPZZ wysunął propozycję wprowadzenia trzeciej stawki podatkowej, jeśli chodzi o PIT, 50% od progu dochodowego 360 tysięcy złotych. Pytanie brzmi, czy pan poparł taką propozycję? Czy na pewno trzeba wyliczyć dokładnie, jaki to jest rząd wielkości, o jakich kwotach rozmawiamy, dla jakiej grupy osób. Natomiast osobiście tak, jestem zwolennikiem wprowadzenia trzeciego progu dochodowego, ponieważ uważam, że teraz, zwłaszcza w czasach kryzysu, i w ramach solidaryzmu społecznego, no, nie może być tak, że państwa nie stać na finansowanie tych osób, które sobie po prostu nie radzą z różnych przyczyn, bo to nie jest tak, że ludzie nie chcą pracować, chociaż i tacy są, no, ale nie wszyscy mogą znaleźć tą pracę, nie wszyscy mają takie predyspozycje, niektórzy, nie wszyscy mieli takiej możliwości startu i edukacji, żeby sobie na rynku pracy poradzić, bo to by było optymalne, prawda? I państwo powinno stworzyć wszystkim osobom, wszystkim młodym ludziom równe szanse startu, a żeby tak się stało, potrzebne są pieniądze. Skąd te pieniądze brać? No niestety trzeba je brać z podatków i z opodatkowania osób, które no, zarabiają najwięcej. No, ja uważam, że to jest sprawiedliwe, to jest uczciwe, natomiast już sama wysokość tej stawki podatkowej no, to jest oczywiście kwestią do dyskusji. Okej, tylko pytanie jest następujące. W Polsce powyżej progu 85 tysięcy, czyli 32%, płaci 2% społeczeństwa. 85 tysięcy. Więc teraz 360 tysięcy to będzie ile? To będzie promil? A jesteś pewien, że to jest 2%? 2% płaci PIT, 32%, tak. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów za 2012 rok. Powiem szczerze, no, 97, ponad 97% ludzi płaci stawkę 16%. I teraz pytanie, czy nie przestraszylibyśmy też tych ludzi, którzy zarabiają powyżej 360 tysięcy, którzy na razie płacą 32%, bo jeżeli każe im się płacić 50%, to oni pójdą do doradców podatkowych, przeprowadzą tak zwaną optymalizację i już państwo nie zobaczy z tego nic. Dobrze, ale słuchajcie, takie stawki podatkowe są w wielu państwach Europy. I tam nikogo to nie dziwi, że niestety no tak jest skonstruowane życie, że no te osoby, które mają, zarabiają grube miliony, tymi milionami powinny się z tymi, którzy tych pieniędzy nie mają, w jakiś sposób dzielić, skoro nie może tego zrobić państwo. Nikt oczywiście takich stawek nie wprowadzał w momencie takim, kiedy mieliśmy w Polsce koniunkturę i nie było takiej potrzeby, bo pieniądze w budżecie państwa i miasta były, natomiast teraz tych pieniędzy brakuje. I tak udaje nam się jakoś tam w Polsce generalnie ominąć to największe zawirowanie. Niemniej jednak nie bałbym się takich rzeczy, a tym bardziej, że chcę przypomnieć, że to SLD, rząd SLD swego czasu obniżał podatki dla przedsiębiorców, bo to my obniżyliśmy CIT do 19%. To był nasz pomysł, dokładnie Leszka Millera, który wprowadził ten pomysł po to, żeby napędzić koniunkturę tych polskich przedsiębiorstw. I oczywiście ten pomysł zadziałał, natomiast też nie do końca w takim wariancie, bo z analiz Ministerstwa Finansów, jak kiedyś rozmawiałem z Kołodzką, też wynikało, że duża część przedsiębiorców, mimo że zostało im obniżone to obciążenie podatkowe, w dalszym ciągu tych środków, które zaoszczędzali, nie inwestowali w nowe miejsca pracy, ani w tego typu rzeczy. Dlatego mówię, kiedy jest czas i koniunktura, to oczywiście trzeba to robić i ja jestem cały czas zwolennikiem utrzymania tego niskiego CIT-u. Natomiast uważam, że w ramach solidaryzmu społecznego ta grupa, nie wiem jaka to jest grupa, jaka to byłaby grupa osób powyżej tych 360 tysięcy, natomiast no, patrząc na listę najbogatszych Polaków i kwoty, jakie tam są, no to rzeczywiście... Jeżeli nie zostaną to 50%. Dlaczego nie? Bo oni w większości są na... Oni albo płacą CIT, albo są na kontraktach menedżerskich, albo płacą w Monako. No nie, no to jest kwestia jeszcze samego stosowania prawa i obejścia. Ja
Jestem przekonany, że jeżeli ktoś jest odpowiedzialny, tak, jeżeli się dorobił fortuny w Polsce, i też bym nie mówił, że wszyscy, którzy mają pieniądze, są bogaci, to tylko patrzą, jak tutaj tego fiskusa oszukać, bo no, znam wielu ludzi, którzy naprawdę mają ogromne pieniądze i jak widzę, na co i na jakie cele przeznaczają, no charytatywne czy jakiekolwiek inne te swoje środki, to jestem przekonany i jak z nimi rozmawiam, że byliby skłonni. Oczywiście no, duża część pewnie by omijała, bo to też jest taka natura. Natomiast mówię, no takie rozwiązania są stosowane we Francji, no w wielu krajach. Przypominam, że Trybunał Konstytucyjny we Francji zablokował podniesienie progu do 75%. No, co prowadzał François Hollande, stwierdził, że to jest niekonstytucyjne. Znaczy, powiem szczerze, że nie wiem, dlaczego miałoby to nie być konstytucyjne. Podejrzewam, że tu kwestia jest jakichś tam konkretnych zapisów ustawowych, które uznali za niekonstytucyjne, bo to Sejm decyduje o wysokości podatku. Nie, no, z 75% no, to już jest lekka przesada. Ja myślę, że konstytucja gwarantuje nam równość wobec prawa, więc dlaczego ktoś ma płacić 50, a ktoś 16? No ale a dzisiaj jak ktoś płaci 19, jak ktoś płaci 32% i żaden Trybunał Konstytucyjny tego nie kwestionuje. Nie, ja jestem przeciwny podatkowi liniowemu, bo mówię, no nie wszyscy, bo podatek liniowy można by wprowadzić tak, kiedy tak, okej, okay, mamy ludzi, wszyscy mają zapewniony ten sam start, tak, możliwość chodzenia do tych samych szkół i kwestia zdolności, że jeden jest bardziej zdolny, drugi nie jest zdolny, tak? No ale jeżeli natomiast mamy dzisiaj żyjące gdzieś tam pod Warszawą małżeństwo, które posiada 8 dzieci. Bo to naprawdę nie jest winą tych dzieci, że ich rodziców nie stać ich posłać do dobrych szkół, na dodatkowe lekcje języka angielskiego i wiele innych rzeczy. I jeżeli nie chcemy, żeby te dzieci się zmarnowały, no to państwo musi im zapewnić, przynajmniej starać się zapewnić te podstawowe elementy, które pozwolą im funkcjonować. No na to są potrzebne te pieniądze, tak? Ale na studia wyższe pójdą w większości dzieci ludzi, którzy pieniądze mają. Bo progi, które pozwalają na dostanie się, czyli na przykład SGH, to jest matura, powiedzmy, z każdego przedmiotu rozszerzonego, mniej więcej na poziomie 80%. I tylko ludzi, których stać na korepetycje, tylko ci ludzie mogą zapewnić swoim dzieciom możliwość dostania się na SGH, na przykład. Dlatego ja chciałbym, żeby to właśnie państwo gwarantowało odpowiednią jakość nauczania w szkołach publicznych, bo ja nie kwestionuję istnienia szkół niepublicznych, bo jeżeli rodziców na to stać i chcą wychować dzieci w mniejszych szkołach, w mniejszych klasach, no to pewnie mają do tego jak i najbardziej... I mają płacić podwójnie. Dlaczego podwójnie? No, za szkoły publiczne, na to się zrzucają wszyscy i jeszcze oni prywatnie mają wydawać pieniądze na szkoły prywatne. Ale to nikt nie każe chodzić do szkół prywatnych, tak? Chodzi o to, że my musimy zapewnić standard, i to jest obowiązkiem państwa, zapewnić w szkołach publicznych taki standard nauczania, żeby te dzieci, które do tych szkół uczęszczają, których nie stać na korepetycje, miały szansę dostać się na te studia. I niestety, no ja też zarabiam ponad 85 tysięcy i też płacę podatek. Zaraz będzie kwiecień i jeszcze mam kilka źródeł dochodów, więc to boli podwójnie, bo nie potrącają mi tak liniowo, tylko na koniec się to kumuluje. Natomiast no, ja nie mam z tym problemu i myślę, że nie kombinuję, bo pewnie też mógłbym kombinować, prawda? Dlatego mówię, uważam, że wszyscy powinni mieć równe szanse, powinniśmy zapewnić tym dzieciom i tej młodzieży możliwość korzystania z tych wszystkich rzeczy. Oczywiście nigdy nie zapewnimy z tych samych rzeczy, które mają ludzie bogaci, no ale przynajmniej podstawowe rzeczy. I ja mam nadzieję i chciałbym, żeby te dzieci właśnie, mimo że nie będą chodziły na korepetycje, ale może zapewnimy taki poziom nauczania, chociażby poprzez odpowiednie wynagradzanie nauczycieli i ich motywację, że korepetycje nie będą potrzebne. No ja naprawdę mam wielu kolegów, słuchajcie, jak ja zdawałem na studia, nie wiem jak teraz to ceny, jak ja zdawałem na studia na Uniwersytet Warszawski, to socjologia była jednym z tam najbardziej oblęganych kierunków. No, było kilkanaście osób na miejsce, nie wiem jak to teraz jest. Wtedy to nie było żadnych jakichś takich prywatnych szkół, że można było na tym kierunek iść prywatnie. I miałem ze sobą na roku
kolegów, koleżanki, którzy gdzieś tam byli z terenu województwa mazowieckiego. Codziennie, słuchajcie, wsiadali o 4 czy tam 5 do autobusu i jeździli 100 km, tłukli się PKS-ami. Dzisiaj to mamy te prywatne autobusy, te pociągi części. Wtedy to takich rzeczy nie było. I się tłukli, dostali się na te studia, skończyli te studia i dzisiaj jak spotykam, no to takiego kolegę, słuchajcie, który no naprawdę, no delikatnie mówiąc, skromnie był, chodził ubrany, bo po prostu nie było go na to stać. A dzisiaj, słuchajcie, widziałem się z nim, no to otwieram mu drzwi z Audi A8 kierowca, tak? I a facet ubrany jak żurnal. A wydaje kupę swoich pieniędzy na działalność charytatywną. Bo właśnie powiedział, ja byłem z prostej wsi, Sebastian mówi, i ja teraz chcę oddać to, co, tą szansę, którą ja dostałem, to chcę dać też innym. Czyli można. Nie, inny jest w szkole. Temat może być kontrowersyjny, ale jak pan oceni podwyższenie akcyzy na papierosy i alkohol? O Jezus, miałem. Nie, serio się pytam, bo to jest chyba skrajna głupota, prawda? Znaczy, ja powiem tak, pamiętam... To nie jest kontrowersyjne. Tak samo jak szkoła, prawda? Nie, tak samo jak, słuchajcie, było z CIT-em, to tak samo pamiętam, było, to też chyba, nie wiem, czy nie za naszych rządów, była obniżona ta akcyza. I wbrew pozorom wpływy do budżetu państwa są większe, tak? Bo chociażby dlatego, że mniej ludzi, wszyscy idą wtedy kupić do normalnego sklepu, mniejszy jest przemyt, mniej kupowania na z jakichś nielegalnych źródeł, często niebezpiecznych, tak? To jest przebadane, to trafia do sklepu. Nie, dokładnie, więc pod tym względem ja mówię, jestem przeciwnikiem szukania łatwych, szybkich pieniędzy właśnie w ten sposób, czyli posięgania do kieszeni obywateli, bo to jest na tej zasadzie. Minister sobie patrzy, według wskaźników brakuje tyle. Co z akcyzy wpływa milion, no to mówi miliard przykładowo, no to jak zwiększymy o 10%, to będziemy mieli 1,1 mld i nam się w papierach zgadza. No to tak de facto to jest taka kreatywna księgowość, że ma się zgadzać w papierach, a na koniec i tak jest dziura budżetowa i tak dalej. Także ja uważam, że jestem przeciwnikiem takich obciążeń obywateli, które są pozorne, tak? Które potrafią tylko szybko załatać jakąś dziurę i to bardziej na papierze niż nawet w rzeczywistości. Więc ja jestem przeciwny. W związku z ostatnimi, to sprzed paru tygodni, wydarzeniami związanymi z pijanymi kierowcami, wypadkami, rząd chce wprowadzić obowiązkowy alkomat. Chce usprawiedliwić w ten sposób rozbudowę sieci fotoradarów. Nie wiem, na jakiej zasadzie fotoradar miałby wykrywać, czy ktoś jest pijany, czy nie, ale... Pytanie, czy pan ma może jakiś pomysł, jak to rozwiązać? Znaczy, słuchajcie, po pierwsze, rząd Platformy Obywatelskiej i premier Tusk działają strasznie akcyjnie. Znaczy, jak jest problem, no to główny PR-owiec premiera Tuska, Igor Ostachowicz, mówi, no to wtedy trzeba powiedzieć ludziom to, co oni chcą usłyszeć i reagujemy, tak? I sytuacja z tymi pijanymi kierowcami jest najlepszym tego przykładem. Mamy mniej więcej na podobnym poziomie, stosunkowo nieznacznie wzrasta ten poziom tych kierowców pijanych, natomiast kilka razy doszło do takiej sytuacji drastycznej, że zginęli ludzie i to było kilka przypadków, jeden po drugim. No i w związku z tym, no co trzeba powiedzieć, że my jesteśmy, reagujemy, silni, pokażemy, pomożemy, załatwimy i tak dalej. No nic nie załatwią, bo po pierwsze, no co oni chcą zrobić? No przymusić znowu miliony Polaków, żeby zainwestowali, kupili alkomat do samochodu, tak? No ja ostatnio, słuchajcie, kupiłem sobie alkomat jeszcze przed tymi atrakcjami, bo mówię tak dla świętego spokoju, jak czasem człowiek jeździ na drugi dzień po gdzieś tam po jakiejś imprezie, to żeby nie było jakiejś tam niespodzianki, tak? To pojechałem do firmy, która się tym sprzedaje. Oni mi mówią, panie, żeby to miało ręce i nogi, to pan musi 600 zł wydać alkomat, bo alkomat za 100 zł czy 200 to panu nic nie pomoże, tak? Nie pokaże. Więc no, ja się zastanawiam, w jaki sposób państwo polskie chce przymusić obywateli, których nie stać na książki dla dzieci do szkoły czy ubrania, żeby nagle wydali, nie wiem, 500 zł na alkomaty do samochodów, tak? Poza tym, nawet jak te alkomaty się zamontuje, no to Polak potrafi, zaraz przyjdzie pijany kierowca, dmuchnie trzeźwe dziecko, albo dziewczyna, albo żona, no i dalej. Zaraz to będą wykręcali, oszukiwali, tu i tak
nie pomoże, to jest tylko pozorne jakieś tam rozwiązanie. Co trzeba zrobić z pijanymi kierowcami? No przede wszystkim edukować. Ja wam powiem, nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję uczestniczyć, czasami robi policja takie różnego rodzaju pokazy. I myślę, że na to powinny iść pieniądze właśnie dla policji z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży, dzieci w szkołach. Różne takie symulatory, jak się samochodem jeździ po pijaku. To naprawdę, to robi wrażenie, tak? Albo i później jak się na przykład dachuje czy coś, to człowiek się tak trzy razy zastanowi. Nie wiem, czy to jest aż tak ogromny problem. Na pewno ten problem jest duży w małych miejscowościach, gdzie tam się wszyscy znają. Jest jeden policjant, jeden radiowóz i tam wszyscy, czy ciągnikiem, czy samochodem, to wszyscy jeżdżą. Może nie wszyscy, no ale duża część, bo znam takie wsi na Lubelszczyźnie, gdzie tam to wszyscy tam prawo jazdy, to może mają dwie osoby w tej wsi, bo wszystkim wcześniej pozabijali za ten alkohol. No ale ten policjant to tylko ich tam kasuje 20 zł, jak ich złapie, no bo co im zrobi, tak? Jeżdżą, więc to jest kwestia, mówię, przede wszystkim edukacji, jakiejś takiej samej odpowiedzialności, a nie jakichś takich kolejnych środków nakazowych, które będą po prostu nieskuteczne. Byliśmy w Warszawie, byliśmy w Polsce, a teraz świat, globalne ocieplenie. Co pan myśli o walce z globalnym ociepleniem? I jeśli myśli pan pozytywnie, to jakie pan ma pomysły? No dobra, to już naprawdę za chwileczkę mnie w kosmos wysyłam. Nie, oczywiście, no to jest bardzo duży problem. To jest taka oczywistość, o której tutaj nie trzeba się jakoś zbytnio rozwodzić. Natomiast ja cieszę się osobiście, że Unia Europejska pod względem tych wszystkich parametrów i ochrony środowiska robi się coraz bardziej restrykcyjna. Chciałbym, żebyśmy my, czy jako miasto, czy jako państwo, nadążali za tymi wszystkimi restrykcjami. I bo dzisiaj to jest tak, że mamy jakieś określone limity wytwarzania tych substancji szkodliwych. Jeszcze zamiast się cieszyć, jak się dowiadujemy, że Polska nawet niektórych z nich nie wykorzystuje, no to co robią Polacy? No to zamiast się cieszyć i zostawić i być z tego dumni, no to oni handlują i odprzedają to tym państwom, które produkują więcej, żeby one nie musiały płacić kary. No, dla mnie to jest kuriozalne. Jeżeli chodzi o Warszawę, no to chcę wam powiedzieć, że no zakończyła się ta rozbudowa oczyszczalni Czajka, na którą poszły miliardy złotych. I dzisiaj tak de facto, nie wiem, jak jesteście na Pradze, to wodę, w ogóle w całej Warszawie, można pić wodę z kranu, tak? To możecie normalnie iść, wziąć sobie nalać wodę z tego i to jest zdrowa woda, nikomu nic się nie stanie. Do Wisły wreszcie przestaną być rzucane ścieki, bo jeszcze kilka lat temu no była ogromna rura i cały ten stos tych ścieków normalnie w połowie Warszawy wpadał do Wisły i nikomu jakoś to nie przeszkadzało. Więc no, ja jestem generalnie zwolennikiem wszelkich takich działań, które mają na celu na ochronę klimatu i tutaj wszelkiego rodzaju inicjatywy i działania w tej sprawie, które są prowadzone, powinny być prowadzone dalej i powinna być również położony na nie nacisk również w szkołach, bo to tutaj wielu rzeczy można się dowiedzieć, nauczyć, między innymi tego, jak środowisko naturalne oszczędzać. W którym kierunku powinna według pana pójść Unia Europejska, bo stoimy przed wyborem dwóch dróg. Jedna to jest droga federalizacji Unii, a więc tak naprawdę stania się województwem europejskim, a z drugiej strony Unii Handlowej Niezależnych Suwerennych Państw. Teraz, która droga według pana jest dla nas bardziej opłacalna? Czy powiem tak, jeżeli Unia Europejska ma odnosić jakiekolwiek sukcesy i wpływać na to, jak nam się żyje, ale w ogóle na sytuację na świecie, to musi być ciało spójne. Nie może być tak, jak mamy dzisiaj, że Unia targana jest wewnętrznymi konfliktami, bo na przykład Anglikom się nie podoba, że oni muszą więcej dopłacać, albo premier Cameron mówi, że jednak oni nie będą płacili na dzieci, które są gdzieś tam w Polsce, a ich rodzice pracują w Wielkiej Brytanii. Ja jestem zwolennikiem bardzo ścisłej integracji pomiędzy państwami, oczywiście z zachowaniem odrębności tożsamości kulturowej, narodowej i tożsamości władz, natomiast jednak jestem za tym, żeby stworzyć silne władze Unii Europejskiej po to, żeby oni mogli reprezentować Unię Europejską jako całość
i sprawić, że tak jak dzisiaj, słuchajcie, no dzisiaj nie wiem, czy wy pamiętacie jeszcze takie sytuacje, że no kiedyś to jak się jechało gdzieś tam za granicę, no to 3-4 granice trzeba było tam przekraczać i wszędzie na tych granicach jakoś tam się stało, tak? No dzisiaj mamy w ramach Schengen ten wolny przepływ ludzi i to jest naprawdę, ja uważam, że naprawdę z punktu widzenia takich ludzi zwykłych jako jedną z większych zdobyczy tego traktatu. Ale można być w Schengen nie będąc w Unii Europejskiej. Można być w Schengen nie będąc w Unii Europejskiej, natomiast co mówię, to jest jeden z tych elementów. Natomiast drugi to jest kwestia wszelkiego rodzaju rozwiązań, które Unia, zwłaszcza te kraje stare europejskie, wypracowały przez lata i które chcą wprowadzić w całej Unii i nie zawsze jest to robione. I przy dzisiaj Unia daje możliwość właśnie zachowywania pewnych odrębności. W przypadku Polski no to jest to przede wszystkim Karta Praw Podstawowych, która nie została do dzisiaj przez rząd polski ratyfikowana. To są dokumenty, które jasno i wyraźnie mówią, że kobiety nie mogą być dyskryminowane pod żadnym względem, czy zawodowym, czy jakimkolwiek innym. I szereg innych takich rezolucji, które w Polsce i w innych krajach są nieprzestrzegane. Natomiast w przypadku, gdy Unia będzie funkcjonowała spójniej, bardziej zintegrowana, no to władze krajowe na pewno będą miały mniejszy margines na uchylanie się od wprowadzania takich praw, które przyjęły i obowiązują w większości państw. A które instytucje według Pana powinny odgrywać największą rolę w Unii Europejskiej? Powinniśmy zwiększyć rolę Parlamentu Europejskiego i ograniczyć Komisji Europejskiej, czy odwrotnie? Znaczy tak, no dzisiaj tych ciał i instytucji w Unii Europejskiej jest bardzo dużo, tak? Bo z jednej strony mamy Parlament Europejski, o którym najwięcej osób z nas to wie, tylko że ci posłowie zarabiają 50 tysięcy miesięcznie i kolejne 100, chyba 20 tysięcy miesięcznie mają na wydatki, tak? Na swoje biura, czyli tak de facto po jednej kadencji zarabiają miliony, a jak idą na emeryturę, no to zarabiają kilka tysięcy euro emerytury, czyli to jest oderwanie od rzeczywistości, które sprawiło, że dla wielu polityków Unia, która była swego czasu zesłaniem, no teraz się zrobiła jakimś tam bardziej atrakcyjnym. No, Parlament Europejski, który liczy tam 760 paru posłów, no, jest tak dużą instytucją, że praca w ramach tego parlamentu i tak odbywa się w ramach tych grup politycznych, które tam się znajdują. Kolejne ciało no, jest komisarz Unii Europejskiej, ale wszystkie decyzje i tak są podejmowane przez szefów państw należących do Unii Europejskiej. Także według mnie jest to wszystko rozmyte. Ja bym chciał, żeby były wyłaniane i wzmocnione te instytucje europejskie, które nie składają się stricte z przedstawicieli, tylko z automatu wszystkich tych państw członkowskich, czyli powinna być silna rola komisarza, silna rola ministra do spraw zagranicznych Unii, który powinien reprezentować Unię Europejską w imieniu wszystkich państw, chociażby w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, bo ja jestem przekonany, że jeżeli chociażby w przypadku zniesienia wiz sprawę ze Stanami Zjednoczonymi nie negocjował nasz minister spraw zagranicznych, tylko minister zagraniczny Unii Europejskiej, który ma narzędzia i ma za sobą poparcie wszystkich tych państw, no to też decyzja Stanów Zjednoczonych byłaby inna. Dlatego właśnie ta integracja tych państw w ramach Unii Europejskiej i to, że my w wielu sprawach byśmy mogli występować jako Unia Europejska, no jest w moim ocenie pożądane. Mam pytanie o państwo europejskie, ale nie należące do Unii, o którym teraz jest głośno, mianowicie Ukrainę. Czyli w jaki sposób według Pana powinna się zachować polska dyplomacja w stosunku do Ukrainy i jakie powinno być jej nastawienie do tego, co się tam dzieje? Znaczy ja uważam akurat, że państwo polskie dobrze się zachowuje w przypadku Ukrainy i tego, co tam się dzieje, bo jedną rzecz, ja rozmawiałem kilka dni temu z Aleksandrem Kwaśniewskim, który przecież był mocno zaangażowany w pomarańczową rewolucję, był zaangażowany w Partnerstwo Wschodnie, teraz w uwolnienie Julii Tymoszenko. No i powiem Wam szczerze, że Aleksander Kwaśniewski, który tą Ukrainę zna dobrze, jest bardzo rozczarowany postawą tej opozycji, tak? Tych osób, które dzisiaj na tym Majdanie są, bo oni już mieli szansę, wywalczyli tą demokrację w 2004 roku, czyli przy okazji tej pomarańczowej rewolucji. W wyniku tego nastąpiła demokratyzacja Ukrainy.
I trzeba pamiętać, że wyłoniony został parlament przez wszystkich obywateli, że prezydent Janukowicz został wybrany przez wszystkich obywateli i naprawdę no, to już jest dzisiaj państwo demokratyczne i nie można sobie żądać, że każdy wyjdzie na ulicy, zorganizuje wiec i żąda obalenia ustroju, bo ja nie widzę tam takich rzeczy, które by się działy, które by do tego zmuszały. To, że władze Ukrainy podjęły decyzję o zacieśnieniu współpracy z Moskwą, a nie na przykład z Unią Europejską, no to ja osobiście mogę ocenić negatywnie. Natomiast są do tego odpowiednie narzędzia, jak chociażby referendum ogólnokrajowe i wiele innych rzeczy, z których opozycja może korzystać. Natomiast dzisiaj na Majdanie, oprócz przedstawicieli opozycji, którym rzeczywiście nie podoba się to, co są zbyt małe standardy demokracji, no mamy jeszcze narodowców ukraińskich, którzy przywołują pamięć Stefana Bandery i wychwalają pod niebiosa ukraińską powstańcą armię, która paliła i mordowała całe wsie polskie, prawda? Więc no, trzeba z tego wszystkiego zdawać sobie sprawę. Władze polskie, zgodnie z protokołem dyplomatycznym i z przyjętą praktyką, powinny zachowywać się tak samo jak władze innych państw. To znaczy, dla nas partnerem jest prezydent Janukowicz, demokratycznie wybrany rząd i póki ten rząd jest rządem i nie łamie jakoś drastycznie wszelkich konwencji międzynarodowych i innych rzeczy, no to to są dla nas partnerzy. Zaangażowanie się Polski, czy premiera Tuska, czy Sikorskiego w pomoc opozycji, no bo byłoby moim zdaniem nagannym faktem, bo to jest tak samo jakby, nie wiem, protestuje przykładowo Solidarność z OPZZ-em, związki zawodowe przeciwko rządowi, tak? A tu przyjeżdża, nie wiem, premier Anglii, przychodzi pod Sejm i mówi, premier Tusk ma odejść, czy tam jakikolwiek premier Tusk. No, no chyba nikt by sobie nie życzył, żeby obce państwa w ten sposób się wtrącały. Czy popiera pan pomysł utworzenia komisji śledczej w sprawie WSI? W sprawie tak naprawdę to nie będzie. Powiem tak, pomysł pojawienia się w WSI wyszedł od ruchu pani Kota i posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej podpisali się pod tym wnioskiem, bo rzeczywiście Antoni Macierewicz jest osobą, która wyrządziła wiele szkód dla wywiadu i kontrwywiadu wojskowego i to są fakty, o których tam nie ma co w ogóle dyskutować. Antoni Macierewicz swoimi działaniami spowodował zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno żołnierzy działających za granicą, pracowników polskiego wywiadu, ale również ich agentów. No, to jest chyba kuriozalna sytuacja taka, żeby publicznie ogłosić listę agentów wywiadu polskiego. No, nie wiem, czy wy sobie zdajecie z tego sprawę, no ale w tych różnych państwach, nie wiem, jak Afganistan i tak dalej, gdzie mieliśmy iluś współpracowników Afgańczyków, tak, którzy tam na miejscu byli agentami polskiego wywiadu i lista tych osób została upubliczniona. No jak myślicie, co się z tymi ludźmi tam stało? No więc to jest w ogóle karygodne. Natomiast więc my się pod tym podpisaliśmy. Natomiast ja też nie chciałbym używać służb i wywiadu wojskowego do celów politycznych. Ja boję się, że ta komisja mogłaby być właśnie takim polem do politycznej walki. I tak naprawdę te rzeczy w mojej ocenie powinny być wyjaśniane na stałej, normalnie powołanej komisji, sejmowej komisji do spraw służb specjalnych. Ta komisja działa za zamkniętymi drzwiami, tam jest miejsce na wyjaśnienie tych rzeczy. A dzisiaj usiedzenie Antoniego Macierewicza naprzeciwko komisji w świetle kamerek telewizji, no podejrzewam, żeby narobiło jeszcze większy szkód, bo w mojej ocenie Antoni Macierewicz, który ja go nie znam osobiście, ale tak jak mówią znajomi, prywatnie jest bardzo przemiłym człowiekiem, no to w tym momencie to podejrzewam, żeby nie wiadomo co w niego wstąpiło. Już tyle zostało szkód narobionych, że ja się nie boję tego powiedzieć. Dzisiaj kontrwywiad wojskowy jest w rozsypce. Dzisiaj wywiady obcych państw po prostu sobie w Polsce kulają, bo bardzo wielu oficerów doświadczonych przez lata pracujących w wywiadzie, później zweryfikowanych przez komisję po 1989 roku, ogromnych fachowców, którzy zostali wyzwyczajani przez Macierewicza tylko dlatego, że nie wiem, służyli przed 1989 w tym wywiadzie, no to coś jest nie tak. I nasze ostatnie pytanie jest, jakie działania powinno podjąć państwo w celu pobudzenia rozwoju demograficznego i to na poziomie samym tak jak w Warszawie i w Polsce?
No jest wiele takich możliwości. Przede wszystkim to powinny być pakiet ułatwień dla rodziców, którzy decydują się na zakładanie rodzin. Dzisiaj no ciężko zakładać się z rodziną, jeżeli tak, nie mamy stałej umowy o pracę, tylko pracujemy na umowach śmieciowych, jeżeli w ogóle mamy możliwość pracy. Tak? Do tego mamy mieszkanie wynajęte, bo żaden bank nie da nam na umowę śmieciową, nawet jeżeli mamy dochody przyzwoite, to żaden bank nie ma nam na to kredytu. No to żaden odpowiedzialny człowiek no, nie zdecyduje się na założenie rodziny, kiedy on nie wie, czy on za miesiąc będzie miał co do garnka położyć sam, prawda, ze swoją partnerką, żoną i tak dalej. Więc przede wszystkim trzeba zapewnić zwiększenie miejsc pracy, bo to jest podstawa jakiegokolwiek rozwoju, jakiegokolwiek państwa po to, żeby zapewnić stabilizację. Kolejna rzecz to sprawa kobiet. Naprawdę trzeba wprowadzić takie przepisy, ich przestrzegać, żeby kobiety, które znajdują zatrudnienie, które pójdą na urlop macierzyński, potem wychowawczy, miały to bezpieczeństwo, że one po tym urlopie wrócą do pracy i ta praca na nich będzie czekała. Ja naprawdę znam bardzo wiele dziewczyn, które urodzą dziecko, trzy miesiące po urlopie macierzyńskim wracają do pracy, bo się boją, że jak będą dłużej, to już w to miejsce zostanie zatrudniony kto inny. Szukają na gwałt opiekunki i to, tak de facto tą pensję, którą zarobią, to przeznaczają na tą opiekunkę. Nie mają tego komfortu pracy i bezpieczeństwa. Kolejna rzecz, no to chociażby taka kwestia in vitro. No jest jednak ilość osób, które tych dzieci najwyraźniej mieć nie mogą, a z tym problemem rząd premiera Tuska nie radzi sobie od wielu lat mimo ogromnych zapowiedzi. My jako SLD postulowaliśmy wprowadzenie dofinansowania in vitro w Warszawie, bo jest to problem, który dotyka co najmniej kilkudziesięciu tysięcy rodzin w Warszawie. Niestety Hanna Gronkiewicz-Walc jest temu przeciwna, a w takiej Częstochowie, gdzie jest prezydent z SLD, takie dofinansowanie zostało wprowadzone, ileś rodzin z niego korzysta i z efektami, bo dzieci mają. Także no, jest to naprawdę duże przedsięwzięcie, ale mówię, podstawą tego wszystkiego jest zapewnienie młodym ludziom, młodym małżeństwom stabilizacji, jeżeli chodzi o pracę zawodową, o komfort pracy, a kobietom zapewnienie tego, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego, czy na wychowawczego, bo optymalne by było, że one są na macierzyńskim, potem sobie zostają z tymi dziećmi na wychowawczej i że one nie muszą po 3 miesiącach się bać o pracę i do niej wracać, bo po roku spokojnie wracają do firmy, gdzie czeka na nich miejsce pracy, takie same zarobki, albo nie mniejsze, może życzyłbym, żeby większe, ale na pewno nie mniejsze i one wtedy inaczej będą podchodziły również do macierzyństwa. Masz coś do dodania? Czy ktoś ma jeszcze? Ja mam pytanie a propos tak, podniesienia podatków dla najbogatszych. No i czy powtórzyła się sytuacja z Francji? Bo na przykład wiemy, że było parę takich przypadków, że ci najbogatsi Francuzi, ponieważ ona podniósł te podatki, to oni uciekli po prostu do Belgii, na przykład do Rosji. No także, czy jeżeli w Polsce te podatki zostały podniesione, to czy nie mielibyśmy takiej sytuacji, że podatnicy uciekną, wtedy będzie problem? Nie, no to na pewno jakieś jednostkowe tego przypadki byłyby. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że jeżeli w Polsce ktoś, czy bogaci ludzie, bogate firmy inwestują, czy polskie, czy zagraniczne, to one korzystają z wielu ułatwień. Zazwyczaj są to wieloletnie zwolnienia z podatków, czy od nieruchomości, czy nawet od tych podatków dochodowych. Są tworzone specjalne strefy ekonomiczne. Tak? Państwo jakieś narzędzia wykorzystuje po to, żeby te miejsca w pracy tworzyć, żeby ta fabryka powstała, żeby ten facet sobie zarobił te pieniądze i to państwo mu daje, tak? Inwestuje. Łącznie z dopłatami do pracowników, którzy byli wcześniej na bezrobociu i wiele, wiele innych jakichś takich ułatwień dodatkowych rzeczy. Więc jeżeli ktoś korzysta z takich ułatwień, tak, no to powinien przynajmniej zarabiając miliony, te w cudzysłowie miliony, no podzielił się i oddał to co oddaje. No ja myślę, że każdy, kto dorobił się jakichś pieniędzy i zarabia dużo, no jest na tyle światły, że wie, że żeby państwo się rozwijało, no to musi mieć pieniądze na kształcenie nowych obywateli, między innymi na kształcenie nowych obywateli. No i żeby tak się stało, no to
nie zapłaci ta babcia ze swojej emerytury 700 zł tego podatku, on tych podatków ma. Więc jeżeli ktoś ma takie poczucie odpowiedzialności i jakąś tam solidarność, no to myślę, że to zapłaci. No ja mówię, słuchajcie, no ja w moim przypadku, no, no 360 tysięcy to nie zarabia, więc mnie to nie grozi, ale gdybym ja miał płacić taki podatek, to ja bym go płacił, bym nie kombinował. Póki nie wprowadzimy, nie będziemy wiedzieli, ale słuchajcie, no kiedyś był taki podatek, tak? No kiedyś był i go płacili. I teraz, jak został zniesiony, to do budżetu państwa nie wpływa więcej pieniędzy z podatków, tylko wpływa ich mniej. Nie lepiej zrobić taki próg podatkowy właśnie dla najbogatszych, żeby to było takie stabilne, a nie na przykład właśnie jakby bardzo wysoki zniesiono, to czy to ryzyko by powstało? Prawda? Nie, no ale to dlatego ja powiedziałem, prawda, że tu na pewno trzeba bardzo porządnie wyliczyć, jaki ten próg podatkowy miałby być, żeby do miasta po pierwsze do budżetu wpływały dodatkowe pieniądze, ale z drugiej, żeby to był taki próg, żeby się nie opłacało nic kombinować, tylko tam ktoś by tam zapłacił te, nie wiem, 10% więcej przykładowo podatku, tak? No to myślę, że to jest taki poziom, który nie ten. No na pewno ja jestem przeciwnikiem jakichś rozwiązań, że no ktoś pracuje, jak tu kolega mówił we Francji, 2/3 pensji mu tam państwo chce zabrać, no bo to nie dajmy się zwariować. Tak? No, po prostu dokładnie. Jeszcze jakieś pytanie? Ja mam pytanie o właśnie Ryszarda Kuchlińskiego, bo wiele jakby lewicowych osób, jak na przykład Jerzy Urban, tego bardzo krytykuje. I jakie jest jakby pana stanowisko? To jest zdrajca, czy właśnie bohater Kuchlińskiego? Szczerze? Tak. Powiem wam szczerze. Moim zdaniem to nie jest bohater. Moim zdaniem, ja jestem wychowany w rodzinie oficera, tak? I miałem dziadka przed wojną i tak dalej, też wojskowego i tak dalej, jednak te tradycje, jakiś tam ten honor i tak dalej gdzieś tam mi zostały wszczepione i trzeba pamiętać o tym, że to jest facet, który zdradził państwo polskie, zdradził przysięgę, zdradził swoich kolegów. Takie jest moje zdanie. Oczywiście może być różna opinia na ten temat. Ja wam powiem tak. Wczoraj rozmawiałem, słuchajcie, spotkałem się z facetem, który zmieniał Kuklińskiego. Kukliński był na placówce w Wietnamie. Na wyjeździe, bo to nie jest, że on zaczął szpiegować dla Amerykanów. On wcześniej szpiegował i donosił i szpiegował do służby, do wywiadu polskiego na swoich kolegów, oficerów, którymi normalnych, liniowych, z którymi służył i tak dalej, więc to nie jest nagle, że on nagle się zrobił taki, że on nagle Amerykanów postanowił tylko donosić, że on już wcześniej to robił. I on był na placówce w Wietnamie i wczoraj rozmawiałem z takim panem starszym, który też pułkownikiem, który go zastępował na tej placówce, tak? No to takie rzeczy, jakie on mi opowiadał, co ten Kukliński w tym Wietnamie robił, już nie chcę tutaj roznosić, ale na przykład, nie wiem, w tygodniku Przegląd polecam wam, w ostatnim tygodniku Przegląd też były właśnie argumenty w kwestii właśnie Kuklińskiego i opisujące jego życie, tak? Pamiętajcie jedną rzecz, no to był facet, który służył w Wojsku Polskim, ale on jeździł luksusowym zachodnim samochodem, gdzie normalnych żołnierzy, oficerów wtedy na to nie było stać. Miał jacht, miał bogate mieszkanie i tak dalej. On nie robił tego charytatywnie, tylko on brał od Amerykanów za to wszystko pieniądze i tak dalej. Trzeba mieć tego wszystkiego świadomość. A to, czy cel był wyższej konieczności, czy nie był, no powiem wam tak, ci, którzy z nim służyli, czuli się wtedy zdradzeni, mówię o tych jego kolegach, oficerach, nawet z tego sztabu generalnego, ale nie tylko, czuli się i czują się do dzisiaj zdradzeni i oszukani. I powiem wam jedno, właśnie z tych rozmów, którzy mi opisali ludzie, którzy go znali z tamtych, bo wczoraj miałem spotkanie właśnie w takim gronie tych ludzi i tam było parę osób, jacyś ambasadorzy i tak dalej, którzy go znali osobiście, tak? I w ogóle to, co w tym filmie Jack Strong jest, ja go jeszcze nie obejrzałem, ale powiedzieli, co sprawiedliwością ma, z prawdą ma o Kuklińskim, w ogóle o jego osobie mało wspólnego, zresztą Pasikowski to sam też stwierdził. Jeszcze ostatni może. Wiem, że w jak Perez skazał na karę śmierci, to pan by to karę podtrzymał, tak? Nie, no jestem przeciwnikiem kary śmierci, więc to na pewno bym nie podtrzymał. I to nie jest kwestia, po pierwsze, no słuchajcie, mówię, dla mnie osobiście zdradził facet i zdradził, tak? Natomiast no, stany wyższej konieczności, które on później gdzieś tam przed tymi sądami udowadniał i ten sąd mu tę karę śmierci zlikwidował. Zresztą ja nie byłbym za tym, żeby jakąkolwiek karę śmierci wykonywać. Natomiast
prostej. Myślę, że ten jego wyczynek plus te jego zasługi się równoważą i dzisiaj po prostu zrobił coś i ja bym z niego po prostu nie robił bohatera, tak? Bo miał z tyłu głowy to, że, no, że do końca w porządku się nie zachowywał. Czyli mówię, nie gloryfikować faceta, ale, no, ale nie do absurdu, żeby gdzieś tam rozstrzeliwać, czy coś takiego, to nie. Tutaj mam jeszcze takie pytanie. Tutaj niedaleko stąd jest taki wielki supermarket Tesco, prawda? No i teraz jest taki plan, żeby zrobić z niego wielką galerię krawacką, która będzie jedną z większych Warszawy. Tak nie wiecie tej wielkości galerii mochodów. No i teraz jest tylko pytanie takie. Czy stawianie galerii na końcu miasta, w ogóle gdzie, bo ludzie najczęściej lubią do galerii dojechać samochodem, prawda? Żeby zrobić sobie dużo zakupy, żeby wsadzić wszystko do samochodu, a nie żeby na przykład targać to wszystko metrem, prawda? I teraz moje pytanie jest takie, czy w ogóle budowanie takiego wielkiego obiektu tak blisko lasu i w ogóle ten obiekt miałby przewyższać w ogóle bloki, tak? Przeciętne bloki w tamtej okolicy mają być tak w ogóle 20 parę metrów wysokości, to mamy 40. Nie dużo. No to bardzo jeszcze praktycznie. Aha. Nie, słuchajcie, kwestia w ogóle ładu przestrzennego w mieście to jest temat na odrębną i bardzo długą rozmowę, bo dzisiaj tego ładu, brakuje, tak? Czyli tak, z jednej strony do miasta nie są ściągani inwestorzy, bo tak jak są ściągani do innych miast, z drugiej strony ci inwestorzy, którzy przychodzą, czekają latami na pozwolenia i dostają je w ogóle w jakiś tam równy, dziwny, przypadkowy sposób, bez jakiejkolwiek spójnej polityki miasta. A wam powiem tak, na przykładzie, ja akurat jestem w Komisji Ładu Przestrzennego, więc wiem, jak pojawiają się te wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w planach. Jedni chcą je stawiać przy osiedlach, inni na końcu miasta. Więc z jednej strony ok, postawienie czegoś przy obwodnicy jest o tyle celowe, no, że jest łatwy dojazd. Dojazd do tego nie utrudnia, że tak powiem, nie kurkuje miasta, bo co innego, wiecie co się dzieje przy Arkadii, tak? Tam w ogóle tam w godzinach szczytu nie da się dojechać. Natomiast no, ja jestem przeciwny budowaniu obiektów, które w ogóle w jakikolwiek sposób oddziałują na środowisko. Przy tak dużym obiekcie kubaturowym musi być wydawana decyzja środowiskowa i wiele innych pozwoleń. Czy środowiska zanegowało budowę tego, powiedziało no, nie, no ale to teraz nie tylko teraz Biuro Ochrony Środowiska jest potrzebne. No na pewno nie może być to obiekt, który wiecie, będzie dwa razy wyższy niż bloki i coś takiego, bo ja uważam, że no to musi się komponować, zwłaszcza, że jeżeli jest tam w okolicy las. Ja oczywiście, już tak wam powiem, ja to galerie handlowe lubię takie o tyle, że zazwyczaj wracam do domu o takich porach, że normalne sklepy są pozamykane, więc cokolwiek nawet kupić, to sklepy, które są czynne długo, to są jakimś tam moim ratunkiem. Natomiast jestem przeciwnikiem budowania szkaradnych blaszaków i przede wszystkim wbrew mieszkańcom, tak? Bo to wszystko można połączyć. Ja widziałem kilka fajnych koncepcji takich centrów handlowych na Białęce. Jedno było, słuchajcie, w parku, gdzie były zabytkowe drzewa, pomniki przyrody i w tym centrum tylko 1/3 wystawała na ziemię. Reszta pod ziemią, jakieś szklane dachy, w ogóle ogrody, parki i tak dalej. Tam jest wielo hektarów teren, który należy do prywatnego właściciela. Ja mówię, no to niech miasto kupi ten teren i zrobi tam park. No miasto nie kupi terenu, parku tym bardziej nie zrobi, ani nie utrzyma i co stoi dziki. Przyszedł inwestor, zresztą super pracownia francuska, oni chyba tą manufakturę w Łodzi między innymi projektowali. Zrobili naprawdę coś takiego, że no się wchodzi, że wow, tak? Jesteście w parku, super, nawet nie wiecie, że gdzieś tam są te sklepy. Więc można takie rzeczy robić. Trzeba chcieć. A władze, czy miasta, czy dzielnicy powinny dawać zgody na takie obiekty właśnie w zgodzie z jakimś tam ładem architektonicznym, a nie na żywca, żeby komuś tam zrobił dobrze. Jeszcze czas na pytanie, nie? Chwilkę mam. Czyli jeżeli pan zostanie prezydentem Warszawy, ceny biletów to są to stare ceny. Czyli po złotówce tu jest nominowe albo coś takiego, jak było parę lat temu. Znaczy powiem tak, nie chcę, ja słuchajcie, nie chcę, ja jestem przeciwnikiem w ogóle rzucaniu jakichś tam haseł, obietnic bez sprawdzenia, tak? Czyli wiecie, mógłbym przyjść i opowiadać, tak, jak ja będę prezydentem, to wszyscy będą za złotówkę bilety. Nie chcę tego zrobić, na pewno mogą być tańsze i będą tańsze, na pewno będą skalkulowane przez ekspertów, tak? I na pewno to jest ten element życia miasta,
na którym miasto nie musi zarabiać, bo miasto to jest obowiązek miasta zapewnić komunikację, a nie dodatkowe źródło dochodów, więc ja uważam, że te ceny powinny być tak skalkulowane, żeby jak najmniej obciążały warszawiaków, zwłaszcza jeżeli chcemy zapewnić ich, zachęcić ich do poruszania się tą komunikacją miejską, tak? No bo tak, parkingów nie budujemy, opłaty za parkowanie duże, słupki stoją, do miasta wjechać nie można, straż miejska gania, no to dobra, jedziemy autobusem. No ale tym autobusem dzisiaj to jest wyprawa cała, bo po pierwsze trzeba się przesiadać, bilet kosztuje drogo, tak? I tyle, więc na pewno bilety będą zdecydowanie dużo tańsze, bo mogą być dużo tańsze. Znam przykłady wielu, ja jestem w Radzie Nadzorczej Spółki Komunikacji Miejskiej w Płocku, ja wiem jak tam to wszystkie ceny są kształtowane zupełnie w inny sposób, nie biznesowy, tak jak w Warszawie. Hanna Gronkiewicz-Wanc chyba cały czas wydaje jej się, że jest prezesem banku, jej się muszą zgadzać te słupki i dochody i ona się martwi zadłużenie miasta, które i tak jest w Warszawie tak małe, że spokojnie mogłoby się zwiększyć. Inne miasta są zadłużone o kilkanaście procent więcej i nic im się z tego tytułu nie dzieje, o ile te kilkanaście tysięcy procent jest przeznaczone na nowe inwestycje i przede wszystkim odciąża Warszawiak. Także będą tańsze, nie wiem czy za złotówkę, tak? Puenta. Dobra? Jeszcze jakieś pytanie z sali? Ale jak będzie można, że za złotówkę, to będą za złotówkę. Tak, nie mam więcej pytań, to bardzo chciałbym podziękować. No to ja dziękuję. Dzięki.